Patrząc na to, co wyrabia Krzysztof w Piątek w pierwszych dniach po transferze z Genoi do Milanu, myślę, że możemy mówić śmiało o najlepszym debiucie polskiego piłkarza w czołowej lidze zagranicznej, w czołowym klubie. Nawet porównując z debiutami, nie wiem, Roberta Lewandowskiego, w Borussi Dortmund, w Bayernie Monachium. Myślę, że ciężko porównać z debiutami naszych bramkarzy z debiutem Jerzego Dudka w Liverpoolu, o Realu Madryt już nie wspominając, no, szedł tam jako rezerwowy czy z debiutem Wojtka Szczęsnego w Arsenalu, Romie, czy teraz w Juventusie. No, to co wyprawia Piątek to jest coś nieprawdopodobnego. Ta to... Błyskawiczne tempo, jakim po przejściu do Milanu od razu zaklimatyzował się w tej drużynie, jak błyskawicznie zdobył serca fanów. Przecież po tym, co pokazał w 20 minut w meczu z Napoli w Serie A i przez 79 minut w meczu z Napoli we wtorkowym Pucharze Włoch, dzięki tym dwóm fenomenalnym golom, zwłaszcza temu drugiemu, kibice Milanu już śpiewają o nim. Piosenki, już hula to nagranie po internecie. Piątek, piątek po, po, po imitując, imitują kibice strzały jego, jego rewolweru. Zdobyte też uznanie włoskiej prasy. Piątek, bank, bank, to jest La Gazzetta Dello Sport. No, piątek i zresztą to samo zdjęcie na czołówkach wszystkich włoskich dzienników, La Gazzetta Dello Sport. Zresztą nota 8, najwyższa. Zresztą drugi mecz, pierwszy 20 minut, teraz 79 i znów najlepszy piłkarz. Tak wybrali Włosi na boisku. Proszę bardzo, Corriere dello Sport, Robocopa, tutaj jest gra słów Robocop i koppa, bo te dwie bramki, piątka z Neapolem dały Milanowi przepustkę do półfinału Pucharu Włoch. Oczywiście przegląd sportowy tutaj nie odstaje i dokładnie zresztą to samo zdjęcie, ten fotograf chyba rozbił bank, co najmniej tak samo jak piątek, wszędzie to samo. Ta, 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 ta sama fotka u nas, bestia, ale ważniejsze jest to, że. On się tak szybko wpasował w drużynę. Widać było po prostu nawet po języku ciała, jak on się świetnie rozumie z piłkarzami, jak, on się, jak oni go już szanują, lubią, jak biegną do niego, garną się, gratulują mu po tych bramkach, tak, na które przecież Milan tak bardzo, bardzo, bardzo czekał. On sam zresztą też podkreśla w każdej wywiadzie, w, każdym, w każdej rozmowie, jakby nie bierze wszystkiego na siebie, nie zgarnia z tego splendoru, nie mówi, ja, ja ja, tylko mówi y, o swoich kolegach, o tym ile im zawdzięcza, o tym, że y, liczę, że y, to była cudowna noc, fantastycznie, bardzo marzyłem o tym, żeby właśnie y, na San Siro tak się przywitać z klicami, tymi dwiema bramkami, chcę ich strzelać więcej i mam nadzieję, dzięki, że dzięki moim kolegom te bramki będą padać, ale nie tylko. To już pokazuje, y, jaka jest świetna komunikacja między nim a kolegami, bo też w tym wywiadzie dla Milan y, TV y, powiedział, y, że przed meczem wiedząc kogo teraz wystawi ten R. Gennaro Gattuso, on no bo jednak porobił zmiany w porównaniu z meczem w Serie A z tym samym Napoli, tym razem na skrzydłach zagrali Borini i Laxalt, wcześniej Chalhanoglu i Suso i że on pogadał wiedząc, że zagra Laxalt i zagra Borini i poprosił ich o długie wysokie piłki, bo takie lubi najbardziej, lubi wtedy przyjąć, opanować, łatwiej mu jest wtedy mm, ograć obrońcę i to się właśnie stało, właśnie zwłaszcza przy tym drugim golu yy, o, dostał podanie od Laxalta, ograł yy, Kalidu Kulibaliego, czym Włosi są pod szczególnym wrażeniem, bo to rzeczywiście dzisiaj jest czołowy obrońca Europy, no, my yy, jego siłę poznaliśmy w meczu Polska-Senegal yy, na Mundialu, ale europejski futbol jest jest już nim zachwycony od jakiegoś czasu. Jest na celowniku czołowych klubów e, Europy. E, spekuluje się, że Manchester United gotów byłby wy, wywalić nawet 100 milionów euro na e, K2, jak się go nazywa, Kalidu, Kulibali, bo to rzeczywiście jest skała. E, nie wiem czy y, choćby mecze Ligi Mistrzów, w których Liverpool grał z Napoli, potrafił, czy z PSG potrafił wyłączyć e, Mohameda Salaha, po, 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 potrafił wyłączyć e, Kiliana Mbappe, a tutaj ograł go jak dziecko Krzysztof Piątek i strzelił kapitalnego gola na 2 do 0. Oczywiście też Piątek podbija internety, blogosferę, Twittera, powstają memy. Kapitalny mem właśnie a propos tego jak ograł kuli Kulibalego. Zobaczcie kiedy Piątek wrócił do domu i rozładował swoje kieszenie. Co wyjął z kieszeni? Portfel, smartfona, kluczyki od samochodu i kalidu baliego, którego schował w tym meczu do kieszeni. Więc widzicie, są już memy. Zresztą tych memów jest sporo. Niektóre nieprzyzwoite, nie mogę ich wręcz nawet cytować. Ale wszystkie odwołują się do jego niesamowitego instynktu strzeleckiego, no bo naprawdę. Dwa pierwsze strzały na bramkę w barwach Milanu i dwa od razu yy, celne yy, trafienia, od razu dwie, yy, dwa yy, gole. I właśnie yy, wszyscy to podkreślają, że to już jest jego ósmy gol w Pucharze Włoch. Tutaj zabawna sytuacja, no bo... Yy, yy, bo yy. 6 tych bramek strzelił jeszcze w barwach Genoii, Odpadł z Genoa z Pucharu, ale dalej ma szansę, żeby zostać królem strzelców Pucharu Włoch. Właściwie... Trudno, żeby ktoś mu zagroził tam drugi strzelec na liście ma trzy bramki, on ma już osiem goli. No i załatwił sobie, że dalej jeszcze w tym pucharze wło, gra z Milanem, i to właśnie tak skutecznie 21 gol już w tym sezonie. I słuchajcie, może być tylko lepiej. Uważam, że może być tylko lepiej, bo widać po nim przede wszystkim, że nie ma żadnego stresu, że nie ma żadnego żadnego ciężaru na barkach z tego powodu, że na. Nagle założył koszulkę wielkiego acemilanu klubu, który czy, co, i, i debiutuje w nim, co nigdy nie spotkała żadnego Polaka. Klubu z tak. Z takiego topu, który można by postawić no, na tej samej półce co Real, Barcelona, Manchester United, Juventus. Grali w, klubach, w tych klubach Polacy. Jest, mamy w Juventusie Wojtka Szczęsnego, mieliśmy bramkarza w Manchesterze United, mieliśmy bramkarza w Realu Madryt, ale tutaj mamy. Piłkarza, który przesądza, i moim zdaniem, patrząc na to, jak on podchodzi chłodno do tego, jak wpasowuje się w drużynę, jak świetnie nawiązał relacje z kolegami. To myślę i on sam też o tym marzy, tych goli będzie będzie więcej. Najbliższa okazja z Romą i też o tym już piątek w wywiadzie skromnie mówi. Fantastycznie, strzeliłem te dwie bramki. Cieszę się, dziękuję kibicom za owację. Był żegnany, owacją ona stojąco, kiedy schodził. W 79 minucie wchodził Patryk Kutronę, wychowanek Milanu, który teraz będzie musiał starać się no albo przekonać Gennaro Gattuso, że może grać obok piątka albo po prostu liczyć, że będzie jego zmiennikiem. I już piątek mówi, że już jestem myślami o Romie, już chcę kolejnych bramek. Wszystko wskazuje, że te bramki przyjdą. Szaleństwo y, włoskich y, mediów, pokazywałem już te okładki, ale oczywiście jest ich więcej. Y, nawet y, tutaj Robocopa, to przypominam jeszcze raz la, y, Corriere dello Sport. Tutto sport, nawet jeśli, y, no jednak. Na czołówce dominuje Cristiano Ronaldo, to i tak jest o piątku w Milanie, przyćmił Gonzalo Igualina. nikt już o nim nie pamięta, nikt już nie żałuje. Bang, bang, to to jest hasło, które pada w większości relacji, o czym za chwilę oczywiście fantastyczne oceny i, i po prostu... Czy Naroga Tuzo? Tak, akurat e, sam rzuciłem na Twittera tego zdjęcie e, z podpisem, że kiedy e, wstajesz e, rano i wiesz, że e, twój piąteczek trwa e, nieprzerwanie e, przez cały tydzień i jeszcze e, dłużej. E, Cytując media, pokazując okładki, co one piszą, bo to, bo to jak piszą o polskim piłkarzu, o jego drugim meczu. W sumie on przecież spędził na razie w barwach Milanu na boisku zaledwie 99 minut. Wspomniany tutto sport pisze Show Pistolero. To było nieuniknione. Krzysztof Piątek błyszczał na San Siro. Jego dwa strzały dały dwa gole Milanowi i radość fanom, którzy mogą zapomnieć o Gonzalo i Argentyńczyk jest już w Chelsea. Napoli grało zbyt monotonnie, by skutecznie zareagować na trafienia Polaka, które padły w 27 minut. Il Pistolero zaczął swoje show, a zaimponował szczególnie przy drugiej bramce: technika, siła i instynkt strzelecki dwie cechy, przepraszam, dwie celne, próby, dwa gole. Tak Polak rozpoczął przygodę w barwach Milanu. La Gazzetta dello Sport właśnie pisze: Bang, bang, dwa, strzały piątka. I co to były za uderzenia, to wciąż ten sam piłkarz, którego oglądaliśmy w Genoi, rezultat jego prób gole to zawsze są gole. Już po nieco ponad 10 minutach pokazał, że kibice szybko będą mogli zapomnieć o Gonzalo Iguane, bo były co do tego wątpliwości. Podnosili je włoscy dziennikarze czołowi, mówiąc, że no, jeden z nich na antenie powiedział, że no, jak zamyka oczy, to nie jest w stanie wyobrazić sobie, że e, Krzysztof Piątek zastępuje takiego piłkarza jak Gonzalo Igualin, na co zresztą w tej samej transmisji e, m, powiedział, że dostał od e, dyrektora Milanu Leonardo sms. To otwórz oczy. Dzisiaj. Właśnie wszyscy niedowiarkowie otwierają oczy. Ci, którzy radzili piątkowi, żeby został w i do końca sezonu, żeby nie pchał się, że to są za wysokie progi. Im udowadnia też, ja dostaję dużo mm, takich zawiadomień na Twitterze, że pompujecie balonik z tym piątkiem. No przepraszam bardzo, ale to kiedy nie mamy się nim zachwycać i nie pompować balonika, bo to nie jest pompowanie żadnego balonika. No facet wychodzi, strzela dwa gole w debiucie od pierwszych minut. Przepraszam, mamy pisać o tym sceptycznie, nie. No już drugi taki mecz się nie powtórzy. Przepraszam, wszystko jest pompowaniem e, balonika. Dalej, e, dalej cytaty. Jeszcze cały czas la gazeta dello sport. E, piątek najpierw wykorzystał sytuację sam na sam z Meretem, bank. Później e, nie zrobił sobie nic z obecności rywali. Ponownie przymierzył z prawej nogi. I nie dając bramkarzowi szans bank bang, nigdy albo prawie nigdy nie widzieliśmy, żeby Kalidu Kulibali miał z kimś takie problemy to bank bank też Skysport Italia, piątek zabiera Milan do półfinału, bang, bang dwa strzały na San Siro, piątek raz jeszcze zrobił to, co mnie najlepiej zdobył gole, zaimponował przy drugim, który ozdobił wygranym pojedynkiem z Kalidu Kulibali, naprawdę to jest Skała i to robi na, na Włochach szczególne, na włoskich dziennikarzach wrażenie. Jakoś nie widzę, żeby tam się napominali, żeby nie ktoś włos do włoskich mediów pisał no nie pompujcie, nie pompujcie balonika. Trzy strzały, dwa gole, jeśli chodzi o statystyki piątka w tym meczu. 21 podań, 76% dokładnych. 76 dokładnych. Trzy z pięciu wygrane dryblingi. Dwa z trzech udane odbiory 8 z 29 pojedynków. No ale te strzały są oczywiście y, kluczowe, i jak mówię. Co teraz zrobić z piłkarzem w takiej formie? Akurat gorzej w tym meczu wypadł Arek Milik, ale, do, ale wiemy, że on też jest u szczytu swojej formy. Dopiero co kapitalne występczyć w kolacjo w Serie A. I wręcz zrobiłem sondę na Twitterze: no to kogo powinien selekcjoner Jerzy Brzęczek wystawić w ataku reprezentacji Polski? Obok Krzysztofa Piątka, z mrugnięciem oka, no bo tak jakby to już piątek miał yy, zagwarantowane miejsce w Wiedniu przeciwko Austrii, yy, i w tej sądzie słuchajcie, yy, a wręcz zobaczę, jaki jest jej stan. Na teraz, yy, już, już, już. Zobaczmy. Do teraz zagłosowało 8800 osób. Lewy 38%, milik obok piątka na Austrię w Wiedniu 8%, ale uwaga, dawać ich wszystkich 54%. Także wyzwanie dla Jerzego Brzęczka jak ich wszystkich, jak taki tercet upchnąć razem na boisku i wracając do tego najbardziej spektakularnego debiutu polskiego piłkarza w zagranicznym klubie w historii pytanie. Jak piątek tak zaczyna, to jak skończy? Bo yy, nie przypomniałem jeszcze, że jest yy, mnóstwo, mnóstwo śmiesznych yy, memów. O, mówiąc o tym, o tym jak, się szybko, jak się szybko zintegrował z zawodnikami, polubił Bakayoko, czyli kapitalny pomocnik, który przeszedł z Chelsea do, do Milanu, wrzuca na Instagram zdjęcie, też imituje strzał razem z piątkiem, żeby się pochwalić. Um. Ach, nie mam takiego. A był taki świetny mem, gdzie gdzieś z Killera Siara, czyli, czyli Rewiński z Cezarem Pazurą w basenie żartują sobie nawiązanie do Killera. Killer, jak ty mnie w tym momencie zaimponowałeś, więc pomyślałem sobie... Na pytanie z innego serialu, czyli jak ktoś tak zaczyna, to gdzie skończy? To moim zdaniem odpowiedzią jest, gdzie skończy piątek, skoro tak zaczyna? W muzeum Milanu. Tego mu życzę. On, z, z, widzieliśmy na zdjęciach, on zwiedzał to muzeum. Stał obok zdjęć Szewczenki, e, Van Bastena, Mal, Maldiniego. No, te dwa gole, zwłaszcza ten drugi, no, to był iście w stylu Andrea Szewczenki. Życzę mu takich e, kolejnych. No, ta, ta przygoda jego e, z AC Milan zaczęła się fantastycznie.